Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dawid i witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta na modach. I tak, wiem, tydzień nie było odcinków, jednakże tak jak mówiłem, na Discordzie miałem troszeczkę innych zajęć, konkretnie, no jak wiecie, była majówka, więc miałem troszkę związek z majówką oraz pisałem maturę z matematyki w tym roku też, także tak, no niestety trzeba było ją poprawić, gdyż no niestety na roku nie wyszła. Dobra, teraz tego. Tutaj okazuje się, że jest spierniczone najprawdopodobniej API albo ID-ki bloków, nie wiem, jedno z dwóch, znaczy bloków, przedmiotów konkretnie, gdyż tak. Tutaj jak wrzuciłem 16 całą, no to wyskoczyło właśnie to. Jak wrzuciłem 4, to idealnie wyskoczyło jedno deuterium, jednakże jak wrzuciłem już 4 deuterium, to znowu wyskoczyło jedno deuterium, co jest dość dziwne. Więc no na razie tego nie będę ruszał, dopóki przynajmniej nie zostanie to naprawione. A naprawione na pewno nie zostanie, więc na tym sezonie na pewno się z tym bawić nie będziemy. Co wy tutaj robicie w ogóle? A dlaczego mówię, że to nie zostanie naprawione? Skąd mam taką wiedzę? Ano stąd, że Tech Reborn już jest na wyższa wersja Minecrafta i na 1.12 raczej nie będzie już występował. Dlatego tak jak mówię, to na tej wersji Minecrafta nie zostanie stworzone. Bardzo chciałem stworzyć reaktor fuzyjny, nawet już mam postawione 2 sztuki, tak jak widzicie. Jednakże ten projekt nie zostanie zrealizowany do końca, gdyż, tak jak mówiłem, jest to zepsute. Na szczęście pszczoły nie są zepsute i dzisiaj już powolutku budujemy pierwsze alwiari. Gdyż tak, uzbierało mi się troszeczkę już Royal Jelly i polenu. Niestety nie postawię jeszcze 2 alwiari. No niestety, chociaż bardzo bym chciał. No ale cóż, cóż ja mogę, niestety nie za wiele. Dobra, mam 6. Tak, chodzi o to, żeby oczywiście jeszcze troszeczkę te pszczółki mi popracowały, jeszcze trochę polenu i Royal Jelly zorganizowały, gdyż potrzebowałem jeszcze, no, 2 staki tego i... No i 2 staki tego, żeby 2 budować, bo 4,5 staka idzie na 1 alwiari. No niestety. Dobra, czyli teraz tego. Tank. Czy ja mam jakieś elementy tanka? Mam dynamik tanka. A structural glass? Coś tam jeszcze go będziemy mieć. Aczkolwiek to będzie pewnie mało. To będzie mało na 200%. Tutaj jest structural glass, dobra. Ze 3 staki dorobimy. I dynamic tank. Teraz, ok. No, również ze 3, może 4 staki, więcej mi nie będzie potrzebne. Tu jest jaki 5 na 5, więc tutaj stworzymy, no myślę, że dokładnie taki sam. 2, 3, 4, 5. Tak, chodzi o to oczywiście, żeby nasz miodek zbierał się już w tankusiu, żebyśmy mogli spokojnie go wykorzystywać później. Właśnie, jeszcze walwy. Walwa też nie mam, ale walwa można bardzo łatwo... O właśnie. Ajajajajajaj, a jakie cirkuty tu wchodzą w grę? Elektronik, cirkut. Cirkut. Cirkut, cirkut, cirkut. Jeden taki cirkut, jakbyśmy mieli. Właśnie, taki też wchodzi w grę? Też wchodzi w grę. Dobra, to użyjemy jego. Na tamtego już nie będę czekał. Dobra, czyli tego. 5 na 5, tak jak mówiłem. Na górze zrobimy sobie szybkie do niego. Oj, dobra, weźmy sobie latanie takie stałe. Włączmy. Dobra, i teraz tego maksymalnie do dołu, jak on tutaj jest zbudowany? On jest chyba jeden wtopiony, tak, jeden w podłogę jest wrzucony. Ok, czyli tego, tak jak teraz widzicie, plus jeden w podłogę. No, dobra, idealnie. Wow, nawet idealnie wyznaczyłem teren, pięknie. W ogóle jak mam TPS-y, bo serwer jest w ogóle świeżo uruchomiony. No, powiem szczerze, że troszkę podskoczyły, bo już było na około 14, więc już tak dość, no nie ukrywam, słabo się robiło.
Ja podejrzewam w ogóle, że serwer to się skraszował, no ale pominę ten fakt. Tak, bo ja go osobiście nie restartuję, więc potem muszę te wszystkie tanki, które tutaj są, uruchamiać od nowa. Tak, no niestety. Na kolejnym sezonie, jak do niego dojdzie, tak, oczywiście, myślę, że dojdzie za jakiś czas, będę już te tanki stawiał poprawnie, czyli w obrębie jednego czanka, gdyż one jak są na przełomie czanków, to trzeba je niestety po każdym resecie serwera postawić jeszcze raz, znaczy postawić jeszcze raz, po prostu jeden blok zburzyć i postawić go od nowa. Tak, żeby tank się po prostu jeszcze raz załadował, gdyż one, jak dobrze pamiętacie, niektórzy tracą swoją zawartość po restarcie serwera. No niestety. Ta wartość, która w nich jest zapamiętana, ale ma problem jakiś z zaczytaniem się. Zresztą nie będę wnikał, o co tam chodzi. Dobra. I tutaj glasu resztę. Dobra. I pięknie, ładnie na 200. Tutaj jest źle? Też 200, też 200. Okej. Okay. Więc w porządku. Dobra, teraz tego fluidakty. Fluid conduity, właśnie. Conduity. Dobra, podlećmy sobie w górę. Ale hover, proszę mi się załączyć. 5 i tu po środeczku jeden. Ok. I ekstrakt wszędzie. Always active. I ten miodzik nasz pięknie, ładnie już powinien wypompować, a nawet tworzyć kolejny, żebyśmy mogli już sobie go zacząć powolutku wykorzystywać, tak, gdyż bardzo, bardzo dużo miodu będziemy teraz potrzebowali, niestety, chcąc, nie chcąc. Dobra, teraz tak, tutaj mamy dużo rzeczy. No właśnie, i teraz jak to zorganizować? Może taką. Może tego. Potrzebujemy na pewno tak. Kabelek wypuścić sobie ten. No. To właśnie, teraz bardzo dobre pytanie, jak to załatwić? Może tego. W tym miejscu by wychodził kabel od tego naszego układziku. Jeszcze niżej? Tak jest. I tu by sobie były tak, dwa karpentery. Nie mam ich niestety wykonanych. Karpenter. Wow, nawet brązu nie mam. Dobra, w takim razie brąz. Wykonajmy większą ilość nawet. Gdyż to nam na pewno będzie potrzebne w dużej ilości. Teraz tego, tutaj by sobie poszedł ten kabelek. Tylko nim jakoś trzeba by tą całą sytuację ominąć. Kurczę, są takie fajne konduity. Tylko pytanie, czy one będą działać. Procesorek. Jeden taki bym potrzebował, poprosiłbym go. I bindery. Te dwa stacki się zrobią. Oczywiście potrzebuję ich znacznie mniej, no ale zapas to zapas. Spróbujemy go tutaj postawić. Zobaczymy, czy to zadziała, tak jak tego bardzo bym chciał. Czyli tego tak. Połączył się? Połączył się! Wow! I nie musimy kombinować za bardzo dzięki temu. Bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba ta sytuacja. Czy w ogóle to jest takie, że wiecie, tutaj mógłbym ten kabel też wtopić, prawda? Nie prowadzić tego aż tak nisko, no ale... Skoro to już jest tak wprowadzone, to niech już tak będzie. No właśnie, a tutaj jak to działa? O! Patrzcie! Można eksporter i importer, że tak powiem, zaimportować.
Czyli na przykład użyć tutaj eksportera, importera, żeby to działało jakby. Aha, czyli tutaj tak, albo speed, albo coś tam. Aha, a tutaj importer, eksporter, tylko i wyłącznie, czyli tylko importowanie i eksportowanie wchodzi w grę. Crafterów już tutaj nie można postawić w ten sposób. Dobra, jest to logiczne w miarę. Okej, nie ma problemu. Dobra, jak tam nasze carpentery? Carpenter. Pamiętacie, nie mamy tych sturdy casing też, więc dwie sztuki potrzebuję i carpenter już mogę sobie wytworzyć. Okej, dziękuję bardzo. Teraz tak, tu potrzebujemy sobie przyciągnąć w tą stronę i w tą stronę i carpentery już mamy postawione. Dziękuję bardzo. Dobra, teraz tak, idziemy na dół i odpalamy nasz miodnik, żeby on mógł sobie w górę lecieć. On oczywiście się opróżni już w tym momencie w całości, dosłownie w całości niestety. No tak, tutaj potrzebuję po 10 wiader, a on się napełni jeszcze w rurce troszeczkę, przynajmniej teoretycznie. Tak, bo to już się napełniło, więc rurka teraz się zapełni. Dobra, ok, to już mamy zapełnione, pięknie, ładnie, ślicznie. Dobra, a miodzik cały czas się przetwarza, pięknie. Dobra, teraz tego, te kable zostawimy sobie. Tanka możemy już odesłać w całości, on już nam się nie przyda. Ten konduit mi się też na razie nie przyda w sumie, więc też go odeślę. Crafter, dwie sztuki. Poprosimy. Zaraz pójdziemy nauczyć jeszcze recepturki, ale to za chwileczkę. Craftery i importery oczywiście standardowo potrzebujemy, które podłączamy tutaj sobie pięknie, ładnie. I crafterki tutaj. I kabelki do nich. Teraz tego trzeba by tylko obrócić je jeszcze kluczykiem. Tu mam wręcza. Aj, było. Ciach, dobra. Jest załatwione. Więc teraz chodźmy tylko nauczyć naszego alwiari. Konkretnie tych standard panelingów. Jak one mają wyglądać. Czyli tego. Czyli jak zwykle sobie nie wziąłem tego, co potrzebuję akurat do craftingu. Zarąbiście. Czyli tego, stąd weźmy już w sumie cały polen, gdyż to i tak zaraz będzie leciało automatycznie, można powiedzieć. Rojalki też weźmy ze sobą, dobra. I te wszystkie apiarii, które zostają, będę musiał za chwileczkę dosłownie już pousuwać, gdyż tak jak mówiłem, ale będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na craftingach, które mają sens. Znaczy craftingach. Ulach, które mają sens, czyli alwiari. Alwiari. Standard paneling. Bo o to właśnie chodzi teraz. Czyli tak, dechy, 3 deski, 1 polen, 1 royal. Czyli tak, 1 royal, 1 polen, planki, a one gdzieś od razu poleciały. Dobra, zróbmy ze 3 staki, niech sobie będą. Dobra, to było dziwne. Beeswalks. Ojeju, ile tego mam? Tego dwie sztuki potrzebujemy tylko. No i w takim układzie przyjąłem tak, jedno to wziąć, jedno to. Planki. 3 sztuki. I beeswalks. 2 sztuki. I teraz tego, musimy iść do naszych karpenterów i przede wszystkim nauczyć karpentery, jak mają to wykonywać. Dobra. Czyli tego. Bierzesz sobie 3 planki. 1 royal.
jeden polen i dwa. I oczywiście na drut to ułożyłem. Tak samo tutaj, tak, 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 tak i tak. Dobra, i teraz tak, ciebie na chwileczkę wyłączymy, żeby tutaj dostać jeden standard paneling na wzór oczywiście. Dodałam hasta. Ok. Dobra. Poprosimy nasz panel. Ciebie już możemy uruchomić tak, żebyś ty działał na przyszłość. I teraz najbardziej żmudna robota, czyli potrzebujemy sobie zaraz taką. Jeden standard paneling. Raz i dwa. Dwa takie paterny potrzebujemy. A dlaczego dwa? Ano dlatego, że mamy dwie maszyny i one działają jakby osobno, ale że ja potrzebuję w miarę dużego speeda, to chciałbym, żeby te nasze rzeczy wykonywały się na dwóch maszynach, a żeby to uczynić, potrzebujemy dwa paterny. I teraz tego, on się rozłoży mniej więcej porówno, czyli troszkę będzie robił z tego, troszkę będzie robił z tego craftingu, tak żeby to robić w miarę efektywnie. Teraz pytanie jest moje, czy ja mam alwiari samo nauczone? Nie mam alwiari jako takiego. Czyli tak, zwykłe alwiari podstawowe poprosimy. I tego chcemy akurat się nauczyć. Tych bardziej zaawansowanych nie chcę, znaczy bardziej zaawansowanych tych komponentów do alwiari nie chcę, bo one będą niepotrzebne, ale alwiari czyste, dlaczego mam się go nie nauczyć? 36 sztuk potrzebujemy dokładnie. Tak. Ogromna ilość. 36? Ej, moment. 3 razy 3. Wróćcie. 27. A jakbym chciał wykonać 54, czyli na 2? O, tego mi braknie. Tylko i wyłącznie. Ej, to dlaczego ja policzyłem, że potrzebuję 4,5 staka? Na jeden. Przecież tu dużo mniej wychodzi. Ej, ludzie, to ja mogę od razu dwa wykonać. Spoko. Start. Niech się wykonuje. Proszę bardzo. Wow. Ej, poważnie mówię. Teraz myślałem serio, że to potrzebuję znacznie więcej tego. Nie wiem, jak ja to liczyłem wtedy. A, ja już wiem dlaczego. Bo ja liczyłem 32 sztuki na każde alwiari, a tam potrzebnych jest 27. Dobra. Wszystko się wyjaśniło. Ej, to w sumie ja nie wiem, jak ja to liczyłem. Lol. To jest takie dziwne, głupie trochę. No ale okej. Teraz tego, wszystkie te apiarii ja muszę niestety stąd zebrać. Czyli muszę wymyślić, gdzie te wszystkie drony władować. Chyba to jest najgorsza sprawa, że te drony trzeba gdzieś umiejscowić. Myślę nad diamond chestem. No w ogóle chest. Mam jakiś chest dostępny, mam zwykłe. Zrobilibyśmy z niego ironowego chesta. A z ironowego zrobilibyśmy złotego. Postawmy to na razie tutaj. Myślę, że jak zrobię tak, że wezmę sobie walianta, znaczy tak na początek, walianty moje. Wezmę sobie za 4 staki dronek, będzie w porządku. Czyli żeby każdy ul potem w miarę możliwości uzupełnić jednym stakiem dron. Bo tak jak mówię, to wszystko co tu jest wylatuje. Czyli teraz tego, z tego ula każdego trzeba zabrać drony i przerzucić je do... chyba do zniszczenia, prawda? Na nasze DNA. Myślę, że to będzie najbardziej sensowne na ten moment. Do wykonania. Gdyż no co mogę z nimi lepszego zrobić? No właśnie, nie bardzo jest co
Dlatego sądzę, że to będzie najbardziej sensowne. Dlatego teraz ja sobie to wszystko wykonam. Tak, niestety, ale ktoś musi. A z wami się widzę po króciutkim cięciu, jak będę stawiał już pierwsze alwiary moje, tak, gdyż no zanim się wykona, no to króciutka chwileczka też jeszcze minie. Dlatego zaraz wracam. Dobra, to teraz tego. Już część elementów nam się wykonało do pierwszego przynajmniej alwiary, więc wychodzę z założenia, że powolutku możemy sobie wszystko szykować. Teraz tego, na sam początek potrzebuję na pewno alwiary frame housingów. Do czego mi to będzie służyć? Będzie to służyć właśnie do naszych frame'ów. Takich potrzebuję 8. One będą ustawione w tym oto miejscu, na samiutkim dole. Ok, jak już mamy frame housingi, potrzebujemy tak, rain shield. On będzie nam chronił nasze alwiary przed deszczem, czyli jeżeli będzie deszcz padał, nasze pszczoły dalej będą mogły pracować. Ok, mamy załatwiony deszcz. Lighting. Glowstone dustów mi brakuje. Zamówmy staka. Niech on nam się wykona. Do czego to służy? To, jak sama nazwa wskazuje, służy do tego, żeby nasz ul oświetlić, czyli pozwolić mu na pracę w nocy. Tak, ok, czyli to już byśmy mieli załatwione, czyli reszta już blokami alwiary musi zostać dopełniona. Nie wiem, czy ich mi wystarczy, jeszcze pewnie kilka będzie musiało się wykonać. No dokładnie 6 sztuk, jak tu widzę, tak, dokładnie. Tak. Tak, tu jak widzicie, będą wskakiwać nasze impregnate casingi. Tak, je, już da się zautomatyzować. To jest po prostu the best, przepiękne. Dobra. Teraz tak, tu wychodzi kolor niebieski, a powraca kolor brązowy. I teraz tego, tutaj potrzebujemy również skrzyneczkę. Czysta. Który sobie będzie stał w tym miejscu. Teraz tego. Tutaj sobie ciągniemy kabelki nasze. I pierwszy kabelek od nogą będzie w tym miejscu. Jednakże tutaj. Haha, musimy to już załatwić w ten sposób. Czyli tego. Tutaj wychodzić będzie ze skrzyneczki brązowy. I on będzie na Always Active w to miejsce. A tutaj wszędzie będą na insercie niebieskie. I tylko na insercie. Tutaj wychodzić nie będzie, gdyż frame'y mają się zużyć i włożyć kolejne poniekąd, żeby dalej mogły pracować. I niebieski, i ok, wszędzie ustawiłem, pięknie, ładnie, ślicznie. Więc stąd frame'y już będą lądować w te oto miejsca. Tak, tutaj jak widzicie już skoczyły. Także bardzo, bardzo fajnie. Czyli 8 frame'ów na każde alwiary będzie sobie mogło działać. No, kolejne dwa mi się wykonały. A, jeszcze tylko 4. Dobra. W międzyczasie możemy złapać sobie slaby. Tak, slaby. Ołkudowe slaby. Gdyż nasze alwiary musi zostać poniekąd przykryte daszkiem. Tak. I on się pruje teraz, że jest za mały i musi być 3x3 in size, czyli w swoim rozmiarze. Tak, jeszcze jednego mi tylko brakuje. Znaczy trzech w sumie do tego. Ok. Dobra. No. Tak jak mówiłem, jest to dość proces powolny, gdyż no tutaj niestety, ale to dość wolno się wykonuje, jak sami widzicie. Tutaj teoretycznie można włożyć mu kartę, która będzie przyspieszała jego prędkość. Jednakże, czy jest sens, żeby to przyspieszać? Pamiętajcie, że serwer działa i tak całą dobę, więc jak ja wrzucę, może by wykonał ileś tam tych alwiarii, to on je wykona i tak w ciągu nocy i tak, więc
No właśnie, czy jest na to sens? Chyba nie ma większego sensu. Tego. Tutaj po części będzie ukryty. Z racji na to, że chciałbym, aby to było załatwione, czyli to obsłużone, a to niekoniecznie musi być widoczne. Więc to będzie w ten sposób załatwione. Teraz tego. Potrzebujemy te alwiary jeszcze do końca. No, po jednej sztuce będziecie mi dawać, to nie będzie wcale dobrze. Kurczę, przydałoby się to przyspieszyć jednak. Chociaż w jakiś sposób. Dobra, wiecie co, ja wrócę do was za minutkę, jak mi się wykonają ostatnie dwie sztuki i będziemy to automatyzować dalej. I okej, mam ostatnią sztukę. Teraz tak, położyłem ostatnią sztukę. Must have plain alveari blocks for interior. Plain alveari block. Plain alveari blocks for the interior. Czy coś się zmieniło? Takie wrażenie głupie, że o czymś nie wiem. Swarmer to do czego innego zupełnie jest. Chyba że. To weźmiemy sobie tego. Dwa. Chyba, że upgrade'y nie mogą być w środku. Tylko muszą być na bokach. Tak jest. W samym środku nie mogą być upgrade'y. Czyli teraz mamy nasze piękne, ładne alveari już. Tego. Super. Teraz tego. Item conduity. Standardowo. Extract. Insert na plus 10. Żeby wkładał je z powrotem. I tutaj insert tylko i wyłącznie. I tutaj na sam początek wrzucimy Industriosa, czy Imperiala. Może Imperiala. Żebyśmy mogli dalej pracować. No flowers. O nie, już działa. I tak, tak jak widzicie, w tym momencie pszczoła zaczęła pracę normalnie. Czyli tego. To powoduje, że wszędzie jest widno dla pszczół i one mogą pracować dzięki temu. To powoduje, iż pszczoły widzą w pracują nawet podczas deszczu, czyli mają tą ochronę jakby przed deszczem. No i standardowo nasze frame, frame zwykłe, które powodują zwiększenie autoprodukcji, a to genetic decay. Chociaż oczywiście nam chodzi głównie o produkcję, która no jest w tym momencie zwiększona maksymalnie. Jak widać, te royal jelly w tym momencie będą się po prostu sypać. Dosłownie będą się sypać. Jak głupie. Przynajmniej takie jest założenie, prawda? No wiecie, wcześniej używaliśmy nawet tylko 3 tych naszych impregnet frame'ów. Teraz używamy ich 8 nawet. Więc no, nie ukrywam, ale jest to dość spora wartość. No, widzicie, kolejne wyskoczyły. I kolejne wyskoczyły tutaj. Także no, teraz teoretycznie przynajmniej powinniśmy być w stanie nasze alveari zacząć produkować masowo. Tak, to podkreślam, działa całą noc, czyli no nie ukrywam, ale będziemy tego mieć dość sporo. Tym bardziej, że impregnet frame'y tutaj będą się składować cały czas, będą one się cały czas produkować, więc nawet jeżeli który już tutaj braknie, to on zaraz zostanie uzupełniony. Ewentualnie wrzucę tutaj jeszcze speed upgrade'y na wyciąganie. I tak, tutaj sobie ustawiłem jeszcze kolejny, żebyśmy mogli oczywiście nasze royal jelly. Ojej, ej, dużo się tego produkuje wbrew pozorom. Kurczę, wcześniej, żeby jeden uzyskać, to musiałem naprawdę długo czekać, a teraz nie ukrywam, ale 3 sztuki dostałem w ciągu chwili dosłownie, więc
No, sami widzicie, jaką to ma prędkość przerobową. A ta pszczoła nawet troszeczkę się nie zjechała jeszcze. Więc sami widzicie, że to ma swoje zalety. Tak, teraz jeszcze tego Industriosa obok trzeba będzie gdzieś postawić. Albo może z tyłu. Może z tyłu. Tutaj jeden odstępu, tutaj byłaby kolejna skrzyneczka i kolejny Alviari. No ale tak mówię, takich Alviari będzie tutaj tylko i wyłącznie Alviari będę już stawiał. Głównie z racji na to, że... No ja uznaję, że jednak jeżeli ma to działać, a ule mają chodzić na maksymalnych obrotach, no to Alviari będzie niezbędne, wręcz bym powiedział. Tak, gdyż one daje maksymalną moc przerobową, możliwość osiągnąć. W przypadku Apiarii, no nie mamy tej możliwości, gdyż nawet nie da się, przynajmniej na tej wersji Minecrafta, podkreślam to, nie da się zautomatyzować wejścia do środka frame'ów, tak, w którejś wersji poprzedniej dało się to zrobić za pomocą bodajże insertion pipe'ów, coś takiego, jak to się nazywało, więc no było to znacznie łatwiejsze, a w tej wersji jest to niestety niemożliwe, więc musimy bawić się w ten sposób. Tak, generalnie mógłbym dać tak frame housingów znacznie więcej, bo mogę je dać jeszcze, powiedzmy, nie wiem, na tej wysokości, tutaj, czyli mogę ich nawet 16. Znaczy, jakbym się uparł, to mogę ich dać nawet dookoła 8, 24 sztuki. Ale wtedy na pewno nie mogę tego zautomatyzować. No, niestety coś za coś. Tak samo ani nie będą pracować w nocy, ani nie będą pracować podczas deszczu, więc to jest kolejna bolączka. A tak jak widzicie teraz w ciągu chwileczki dosłownie 7 sztuk już. Więc jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Dlatego Alviari jest bardzo warto wykonywać. Dla zwiększenia waszej wydajności związanej z pszczółkami. Tak samo soul frame'y. Je też będę mógł dać nawet w ilości no właśnie. Znacznie większej na pewno. Jedno Alviari tutaj powstanie właśnie odnośnie mutacji. Jednakże tam będą używane gdzie one są? O, mutatory. Jeszcze nie pamiętam, jakie itemy się używało. Bodajże używało się tutaj uran, chyba tak. Z tym będzie trzeba niestety uważać. No ale cóż, coś za coś. O, kolejne sztuki. Także mówię, to bardzo szybko wskakuje. Właśnie jak nasze Alviari kolejne. No jeszcze się wykonuje powolutku. Ale możemy już sobie spokojnie kolejne miejsce przygotować pod nie. Chest. Pyk. I tutaj sobie doprowadzimy kabelka. Ale on, tak jak mówiłem, ma tylko odprowadzać na kolor brązowy. A tutaj zaraz będą kable ustawione do wejścia do kolejnego Alviari. Także tutaj będzie sobie pracował Imperial, zaraz za nim będzie Industrios, a dookoła będą poustawiane kolejne pszczółki typu Cultivate, Common i tak dalej, i tak dalej. Majestic, Nobile, Diligent i tak dalej, żeby się jak najbardziej nam mnożyły. Jest jeszcze jedna opcja, żeby tutaj postawić coś takiego jak Sfarmer. Do czego on służy? No właśnie. Do niego możecie wrzucić sobie wasze Royal Jelly, które produkuje wam wasza pszczółka imperialna. Jak działa Sfarmer? Swarmer się powinno czytać. Swarmer. Tak, Swarmer. Swarmer. Jakoś tak się powinno... Wiem, mam bardzo piękny akcent. Dosłownie. Tak, jak niektórzy zauważyli, gubię dykcję troszeczkę. Tydzień przerwy jednak... działa najlepiej na mnie. No ale cóż mogę zrobić. Dobra, teraz tego. Z powrotem wracamy się do naszych frame housingów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, siedem, osiem. No
Od razu je może podłączmy. Dobra, wskakują. Pięknie, ładnie. Dobra, tutaj już wszędzie są. Alveary. I tu można je wyciągnąć już w górę. Dobra, czyli jak pojawią się kolejne elementy, ja je wrzucę oczywiście i standardowo tak jak to zostało podłączone, podłączę kolejne, tak abyśmy mogli uzyskiwać też już polen nasz. Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Item filter. Jest nam potrzebny ten basicowy, żebyśmy mogli już ustawić sobie tutaj, iż edit, chcemy, żebyś ty przyjmował tak, po pierwsze Royal Jelly, i to jest twoja biała lista, a masz działać oczywiście na kolor brązowy, czyli ty jak już dostaniesz Royal Jelly, to już wiesz, gdzie masz je wyrzucać. Oczywiście do naszego systemu Refined Storage. W ogóle zauważam ostatnio, tak, oczywiście Andesit Granite Diorite jest jeszcze nieustawiony w tamto miejsce, w które powinien być. Tak samo Marble i Basalt. Ale zauważyłem ostatnio, że mamy już 1 200 000 itemów. Oczywiście to jest połowa, to co tutaj widzicie, to jest połowa tego. Ale ten fakt pominę. Ale no, sami wiecie o co chodzi. Range shielda od razu stwórzmy, postawmy go na jego miejscu i od razu też walnijmy nasz lighting. I później już tylko zostanie do postawienia samo w sobie bloki liari. Więc ja to już zrobię na dobrą sprawę poza odcinkiem. Dlatego w tym miejscu dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. W kolejnym odcinku postaram się zacząć już jakieś bardziej zaawansowane mutacje i tak dalej. Tym bardziej, że na kolejny odcinek będę mógł sobie więcej alwiary bloków przygotować. Co już będzie naprawdę bardzo sympatyczne. O, i tak jak widzicie, teraz zaczął padać deszcz. A nasza pszczółka pracować nie przestaje, bo ma Rain Shielda, który ją jakby ratuje od naszego deszczu, co jest bardzo, bardzo sympatyczne. Tak, dlatego alwiary jest bardzo warto stawiać. Po prostu, jeżeli gracie z pszczółkami i bawicie się pszczółkami, no nie możecie go pomijać. To jest na pewno najważniejsza rzecz. Znaczy najważniejsza rzecz. Może nie tyle najważniejsza rzecz, co rzecz, która jest bardzo istotna i pomijać jej po prostu nie można. Gdyż no tak jak mówię, jeżeli pomijecie alwiary, to wasze pszczółki nie będą chciały tak chętnie pracować. Niestety. To jest wielgachny minus. O! 4 sztuki mi wyskoczyły? Poczekajcie. Co tu chodzi? Ile ty potomstwo możesz dać? No 3 sztuki. A, bo ja tutaj jedną sztukę miałem już. Czyli dobra. Czyli no, norma. Dobra, okej, już wszystko wiem o co chodzi. Dobra, wszystko wiadomo. Właśnie tak myślę jeszcze nad jedną rzeczą, konkretnie te drony wszystkie, które tutaj nadmiarowo będą wyskakiwać. Zacząć ładować już w tamto miejsce. Konkretnie do tego chesta, żeby się ich powoli pozbywać. Tak, to co tu widzicie plus to, to jest wszystko to co było w tych skrzynkach, które były tutaj. I tego też trzeba będzie się pozbyć na DNA. Znaczy, będzie trzeba się pozbyć. No to już się powoli rozbija, że tak powiem. Niestety jest to dość powolny proces. A genepool nie da się przyspieszyć. To jest ich znaczący minus. No ale cóż. Tak już bywa. Dlatego tego. Ja się z wami w tym momencie żegnam. Dziękuję wam za oglądanie tego odcinka.
komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku, kiedy będziemy się dalej bawić z pszczółkami, a może nawet z ich mutacjami dalszymi. Też podkreślam i przypominam, że mamy do zrobienia kilka fajnych pszczółek, które będą później dla nas wielką zaletą. Także na razie wszystkim, cześć, do kolejnego odcinka.